Dzisiejsza inauguracja ma szczególny charakter. Pomijam, że odbywamy ją po raz 17, to przede wszystkim chciałbym podkreślić, że po raz pierwszy rozpoczynamy rok akademicki w Wyższej Szkole Prawa i Administracji jako uczelni akademickiej. Młodzież chce u nas studiować. Mimo niżu demograficznego od 2 lat w naszej uczelni rekrutacja utrzymuje się na mniej więcej poziomie przyjmowanych na pierwszy rok studiów studentów około ponad 3000. Najlepszym i najbardziej wiarygodnym potwierdzeniem jakości kadry naukowo-dydaktycznej w naszej uczelni i pozycji naukowej naszej uczelni jest nadanie nam w kwietniu 2011 roku przez Centralną Komisję do Spraw Tytułu i Stopni Naukowych uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Od listopada uruchamiamy seminaria doktoranckie, na które zgłosiło się ponad 100 osób. Miło mi Państwa poinformować, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej swoim postanowieniem odznaczył wielu pracowników uczelni. Krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał pan profesor Zbigniew Ciąkalski. Państwa, przechodzimy do chyba najprzyjemniejszej chwili dla nas wszystkich, ale przede wszystkim dla studentów w ogóle, a w szczególności studentów pierwszego roku, mianowicie do uroczystości immatrykulacyjnej. Występując ze społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu. Ślubuję uroczyście. Ślubuję uroczyście. Zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności. Zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności. Dbać o godność studenta i dobre imię uczelni. Dbać o godność studenta i dobre imię uczelni. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach i życiu szkoły. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach i życiu szkoły. Kultywować tradycje narodowe i wartości humanistyczne oraz zwyczaje akademickie. Kultywować tradycje narodowe i wartości humanistyczne oraz zwyczaje akademickie. Bardzo chciałem serdecznie podziękować za zaproszenie do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego. To zawsze jest zaszczyt dla osoby, która jest poproszona o taki wykład. Ale ja jeszcze mam szczególny powód do wdzięczności, ponieważ tym sposobem uczelnia dała mi sposobność do podzielenia się po raz pierwszy w życiu właściwie swoimi refleksjami na temat władzy publicznej, a w szczególności administracji publicznej. Przechodzę do wygłoszenia formuły, która powoduje, otwieramy rok, mianowicie rok akademicki 2011-2012. Uważam za otwarty. Quod felix faustum, fortunatum que sit.